Stan pandemii w Polsce gwałtownie się rozwija. Wzrasta także hospitalizacja zakażonych pacjentów. Jak wynika z raportu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 21 marca do 3 listopada w województwie podlaskim zanotowano 9912 zachorowań. W wyniku zakażenia w regionie zmarło 141 osób. Na chwilę obecną Szpital Wojewódzki imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży dysponuje 136 łóżkami dla pacjentów zakażonych bądź podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Z czego 9 przeznaczonych jest dla pacjentów wymagających respiratora. Na dzień dzisiejszy łącznie hospitalizowanych jest 89 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem oraz 8 pacjentów podejrzanych o zakażenie. Dodatkowo chciałbym poinformować, że na respiratorach znajduje się 9 osób dorosłych i 5 noworodków. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podjął decyzję o zwiększeniu liczby łóżek, w tym łóżek respiratorowych, przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Szpital Wojewódzki imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ma wyodrębnić kolejnych 100 łóżek oraz 4 respiratorowe dla pacjentów z COVID-19. Niemniej jednak z uwagi na zakażenia wśród personelu medycznego kilka oddziałów wciąż pozostaje zamkniętych. Z uwagi na zakażenia wśród personelu medycznego, to zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, oddział ortopedyczny, oddział chorób wewnętrznych i oddział laryngologii mają wstrzymane przyjęcia. Natomiast w tym tygodniu planujemy uruchomienie oddziału chorób wewnętrznych, ponieważ zaczynają się powroty personelu po kwarantannie. I jednocześnie jeszcze raz będziemy testowali personel oddziału ortopedycznego i być może również będzie ten oddział uruchamiany. Z początkiem listopada przyjęcia wznowił oddział kardiologiczny. Jeśli chodzi o oddziały szpitalne, które przyjmują pacjentów niezakażonych koronawirusem, to są to oddziały chirurgiczny, kardiologiczny, okulistyczny, oddział nefrologiczny ze stacją dializ, oddział psychiatryczny, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji kardiologicznej, oddział onkologiczny i oddział urologiczny. Po zrealizowaniu decyzji wojewody łączna liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 w województwie podlaskim będzie wynosiła 1330, w tym 70 z nich to łóżka respiratorowe.